i Rady Rodziców w Osieczanach oraz Stowarzyszenia Nasze Osieczany przywitać wszystkich Państwa przybyłych na uroczystość Narodowego Święta Niepodległości przy kopcu Józefa Piłsudskiego. Witam burmistrza miasta i gminy Myślenice, pana Jarosława Szlachetkę. Miałem przywitać pana posła na Sejm, pana Władysława Kurowskiego, ale pragnę poinformować, że pan Kurowski już był, ale obowiązki, które musi jeszcze spełnić jako poseł, spełniać jako poseł, po prostu uniemożliwiają mu wzięcie bezpośrednio udziału w naszej uroczystości. Witam przedstawicieli Rady Miasta, naczelników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. Witam radnych miasta Myślenice, a widzę radnych w osobie pana Tomasza Wójtowicza. Witam sołtysa Osieczan, pana Marcina Dudzika. Witam dyrekcję zaprzyjaźnionej z nami placówki Zespołu Placówek Oświatowych w Doginii w osobie pana dyrektora Jarosława Pietrzaka. Witam pana Stanisława Gubałę, przewodniczącego Komitetu Opieki nad Kopcem. Witam przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieczanach i Górnego Przedmieścia. Miło jest widzieć panie ze Stowarzyszenia Nasze Osieczany oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Osieczanach. Bardzo gorąco w ten listopadowy dzień witam seniorów, mieszkańców, przedstawicieli organizacji niepodległościowych, harcerzy, uczniów z nauczycielami i wszystkich przybyłych gości. Jednocześnie dziękuję firmie Zoltar Grup z Myślenic za graficzną oprawę naszej uroczystości. Oprawę kwiatową zapewniły nam firmy Amaryllis i państwo Batkowie z Osieczan. Na tych właścicieli firm zawsze możemy liczyć. Chciałbym, aby dzisiejsza uroczystość przebiegała pod hasłem Ojcowie Niepodległości. Baczność do hymnu państwowego. Proszę obecnie delegację o złożenie wieńców i zniczy przy obelisku na naszym kopcu. Zapraszam pana burmistrza.
małej ojczyzny. Jak co roku, odkąd jest mi dane zorganizować tą uroczystość, zawsze staram się temu dniu przyporządkować jakąś myśl przewodnią. Poprzednimi uroczystościami były niepodległość i pamięć historyczna oraz miejcie nadzieję. W tym roku, 105. rocznicy odzyskania niepodległości, chciałbym, aby to święto wybrzmiewało pod hasłem Ojcowie Niepodległości. Dlaczego takie hasło? Spróbuję zadać te pytania i jednocześnie udzielać na nie odpowiedzi. Wyjaśnić, skłonić do zadumy, przemyślenia i wyciągnięcia wniosków. Uroczystość dzisiejsza to również czas przypomnienia sobie pieśni tamtego okresu. Oto pierwsza z nich, Wojenko, Wojenko. Kim więc byli ci Ojcowie Niepodległości? Ojcowie Niepodległości to politycy, którzy byli liderami w czasie przełomowych wydarzeń 1918 roku. Różniło ich bardzo wiele. Poglądy, wyznanie, pochodzenie czy kraj zaborczy, gdzie się wychowywali. Ale czy stanowiło to przeszkodę? Wręcz przeciwnie. Różnice ich dzielące okazały się jednak ogromną siłą, bo gdy zaczęli dążyć do wspólnego celu, jakim było niepodległe państwo polskie, pociągnęli za sobą ogromne rzesze ludzi. Nie we wszystkim byli zgodni. Później, w II Rzeczpospolitej, ich konflikty przybierały dramatyczny przebieg, ale każdy pozostał wierny własnym poglądom. Po I wojnie światowej sześciu ojców niepodległości, których wizerunki możemy dzisiaj oglądać: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty i Ignacy Daszyński wspólnie wykorzystało sprzyjające warunki i doprowadziło do narodzenia się II Rzeczpospolitej. Przypomnijmy sobie w tym momencie kolejną pieśń. Przybyli ułani pod okienko. Przybyli ułani pod okienko.
i kiedy wymyślił to święto. 8 listopada 1926 roku Józef Piłsudski wydał okólnik ustanawiający dzień 11 listopada dniem wolnym od pracy. W 1937 roku Sejm uchwalił ustawę o święcie niepodległości. Akt prawny, który usankcjonował kilkunastoletni zwyczaj uroczystych obchodów organizowanych właśnie tego dnia. A czym jest 11 listopada dla nas tu obecnych? Myślę, że po pierwsze odznaką patriotyzmu, po drugie możliwością pokazania szerszemu ogółowi gminy i powiatu naszej małej osieczańskiej ojczyzny i znajdującego się w niej kopca Józefa Piłsudskiego, a po trzecie spotkania wielu pokoleń mieszkańców. Marzeniem moim jest, aby ten kopiec, mimo wielu różnic, jakie występują wokół nas, łączył, a nie dzielił. Zgoda zawsze buduje. Zaśpiewajmy teraz pieśń legionową, tak bliską marszałkowi. Szara piechota. Nie doszło nam pasów, lecz szary strój. Nie noszą ni srebra, ni złota. Dziękuję pani babce Jaworskiej i młodzieży z ZPO Osieczany za tą podróż w czasie. Dziękuję nauczycielom, którzy również przyczynili się do tego, że dzisiaj młodzież mogła pojawić się też, czy pojawiła się tutaj na naszej uroczystości. Zapraszam w tym momencie pana burmistrza Jarosława Szlachetkę o zabranie głosu. Szanowni Państwo Radni, Szanowni Zgromadzeni Mieszkańcy, Osieczan, Drogini, całej gminy Myślenice, drodzy i kochani uczniowie. Kopiec to symbol minionej wielkości. W przedchrześcijańskiej Polsce kopce były kurhanami, w których chowano wielkich wodzów i władców
aby pamięć o nich nigdy nie zginęła. W nowoczesnej Polsce kopce zaczęto znosić jako monumenty, które nie pełniły już funkcji grobowej, ale wciąż miały za zadanie upamiętnić zmarłą osobę. W Osieczanach w latach 1936-1939 usypano taki kopiec, aby uczcić postać zmarłego w 1935 roku marszałka Józefa Piłsudskiego. Miejsce to jest wyjątkowe w myślińskiej gminie i pokazuje, jak długie historyczne tradycje ma nasze umiłowanie ojczyzny. To z naszego regionu ponad 300 osób służyło w Legionach Polskich. To w Osieczanach mieszkał Jan Dunin-Brzeziński, legionista, piłsudczyk i burmistrz Myślenic. Dzisiaj, w dniu naszego narodowego święta, święta niepodległości, wspominamy jednak przede wszystkim Józefa Piłsudskiego, jednego z najważniejszych ojców naszej niepodległości, bez którego nie byłoby ani tego święta, ani wolnej Polski. Niech żyje Polska, niech żyje gmina Myślenice, niech żyją Osieczany. Dziękuję bardzo. Niech żyją! Dziękujemy bardzo. W tym momencie mogę powiedzieć tak. To była część dla ducha, a za chwilę część dla ciała. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, uczestników naszej uroczystości, na tradycyjną grochówkę strażaków z Górnego Przedmieścia, słodkości przygotowane przez rodziców z naszej szkoły i tradycyjne gale świętomarcińskie, które zawdzięczamy cukierni państwa dziadkowców z Myślenic. Herbatkę malinową, którą przygotowała Rada Rodziców i Stowarzyszenie Nasze Osieczany. Dziękuję bardzo za uroczystość za uczestnictwo w tej patriotycznej uroczystości. A gwoli pamięci składam serdeczne życzenia dzisiejszemu solenizantowi, panu Stanisławowi Gubale, który jest opiekunem tego kopca. Nie dziwię się z racji daty urodzin, że właśnie on jest opiekunem tego kopca. Data urodzin zobowiązuje. Dziękuję państwu serdecznie. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa.